Cześć, ja nazywam się Thompson, a w tym filmie pokażę Ci, jak pobrać sterownik do każdego z chipsetów do procesorów pod AMD. Wchodzimy sobie w przeglądarkę internetową, w pole wyszukiwania wpisujemy AMD Drivers. I oczywiście link będziecie mieć w opisie tego materiału. Równie dobrze możecie zostawić teraz w tym momencie łapkę w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco z materiałami, żeby Was nic nie ominęło. Sobie wejdziemy już na stronę AMD Drivers and Support. Pokazuje się nam takie oto pole wyboru. I mamy tutaj możliwość wybrania sterowników do karty graficznej, do chipsetu, co będzie nas interesować, do procesorów i wielu, wielu innych. Nas interesuje zakładka chipset i tutaj, jak widać, możemy wybrać sobie nasz socket, który mamy w naszym komputerze. W moim przypadku jest to socket AM4. Wybieramy sobie tutaj wersję B450 w moim wypadku i klikamy Submit. Chwilę czekamy. I wybieramy tutaj wersję Windowsa, którą mamy zainstalowaną na naszym komputerze. W moim wypadku jest to Windows 11, powstał również materiał na temat Windows 11. Zapraszam Cię do zakładki w prawym górnym rogu ekranu. I tutaj, żeby mieć najnowsze, automatycznie musimy pobrać sterownik, który ma tutaj najnowszą datę. Klikamy w takim wypadku Download i w prawym górnym rogu naszej przeglądarki, bądź czy to jest na przykład Google Chrome, w lewym dolnym rogu ekranu zacznie pobierać się nam pliczek z naszym sterownikiem. Żeby go uruchomić, wystarczy kliknąć w niego i przejść cały etap instalacji tego na naszym komputerze. Dzięki za dotrwanie do końca, zostaw suba, łapkę w górę. Mówił Thompson, hej, cześć i czołem.